opowieść choralną pod tytułem Lekcja Historii dedykujemy wszystkim naszym nauczycielom i dziękujemy za ich wyrozumiałość i cierpliwość do nas. Oj, Kowalski, a to co? 0, 0, NP, NP? Z takimi ocenami z historii? To ty już lepiej kupuj sapelkę i okopuj się na moich lekcjach. Panie profesorze, czasu nie było się uczyć. Długi weekend, podróżowałem, Kraków zwiedzałem. Możemy porozmawiać. Niech będzie. 3 pytanka i wóz, albo przewóz. Okej. Podaj imię legendarnego władcy Krakowa. O, to akurat wiem. Mama mi legendy czytała, jak byłem dzieckiem. A chłopiec Kraka to nawet na własne oczy widziałem. Krak był legendarnym założycielem Krakowa, ojcem Wandy oraz pogromcą Smoka Wawelskiego. Odważny gość. Jestem pod wrażeniem twojej wiedzy. Jump!
Ależ z ciebie romantyk, Kowalski. Przejdźmy jednak do trzeciego pytanka. Jak nazywa się trasa w Krakowie, która była niemym świadkiem wielu ważnych dla miasta wydarzeń? Kroczyli nią królowie i inni ważni ludzie, także papież. Poddaje się! Trakt królewski, synku, trakt królewski. Prowadzi od Wawelu przez rynek i bramę floriańską aż do Klewarza. O, ciekawe! A byłem w tych okolicach na spotkaniu z Franciszkiem, papieżem. Podobał mi się. Mówił, róbcie rabat w mieście, nie śpijcie w nocy. I posłuchaliśmy go, my, młodzież z całego świata. Było żywiołowo i barwnie.